Witajcie po raz kolejny. Jak widzicie, te dwójeczka bardzo nam się spodobała, więc jeszcze kilka odcinków przy niej nagramy. A dzisiaj mamy dla Was temat nieszczelności uszczelki pod głowicą. Wojtek omówi dla Was przyczyny, objawy i tak dalej. Ten silnik jest w idealnym stanie, więc jego na pewno nie dotyczy, ale w Waszym samochodzie taka awaria może wystąpić, więc dobrze by było, żebyście wiedzieli co jak. W dzisiejszym odcinku, tak jak Robert wcześniej wspomniał, zajmiemy się uszczelką pod głowicą, a konkretnie jej uszkodzeniem. Uszkodzeniem przedmuchaniem, różnie to ludzie nazywają. Jedno jest pewne, jakby tego nie nazwać, zawsze mamy problem z autem. Wiele osób, wielu mechaników nie lubi tej usterki. Dlaczego? Daje to bardzo dużo różnych objawów, które mogą sugerować wstępnie coś innego. Może to być problem z układem chłodzenia, może być uszczelka, może być problem z silnikiem, z kompresją, to też może być uszczelka. Jest wiele rzeczy, które jest albo uszczelka, albo jakiś podzespół, jakiś element silnika niedomaga. Jak wygląda uszkodzona uszczelka, możemy zobaczyć na przykład na tym przykładzie. Tu mamy uszczelkę zdemontowaną z mojego samochodu. Był przedmuch. Tutaj zaraz na zbliżeniu zobaczycie. W tym miejscu mamy przedmuchaną uszczelkę. Widać, że spaliny tędy wydobywały się, tutaj później szły dalej do kanału wodnego i wywalało wodę przez korek. Ogólnie auto się gotowało. Jeśli chodzi o przyczyny, można to rozdzielić na takie trzy grupy. Pierwszą grupą, najbardziej jakby oczywistą, naturalną, jest starość. Auto przejechało 300, 400, czasem 500 tysięcy kilometrów. Nie wiemy, bo oczywiście większość naszych aut jest ciągnięta z zachodu. Na granicy parę kilometrów straciły. Nie wiemy, ile one mają przejechane. Mają prawo po prostu w którymś momencie się zepsuć. Ta uszczelka ma prawo w którymś momencie puścić. No i wtedy jakby to jest rzecz naturalna. Druga taka rzecz, no to jest przegrzanie silnika. Przegrzać silnik można z wielu powodów. Na przykład przez zatkaną chłodnicę, na przykład przez uszkodzony termostat. Wtedy przy normalnej eksploatacji ta temperatura płynu chłodzącego będzie za wysoka, będzie stopniowo rosła, aż w końcu nam tą uszczelkę przegrzeje, przepali jakby od środka. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o to przegrzewanie naszego silnika, mogą być na przykład wycieki płynu chłodniczego z kruców przy głowicy. Mamy w naszym aucie akurat mamy takie dwa kruce, które czasem też tam uszczelnia, czy wokół nich puści, czy któryś węży może być pęknięty. Wycieka nam płyn, nie dolejemy tego płynu na czas raz, drugi, trzeci. Przejedziemy troszkę bardziej intensywnie tym autem i też to auto może w pewnym momencie stwierdzić, że ta uszczelka jest do wymiany. Jeszcze jedną taką rzeczą, którą zaliczyłbym do przegrzania silnika, jest pałowanie samochodu na nierozgrzanym, na zimnym oleju, na zimnym płynie chłodniczym. Jest to bardzo ważne, żeby to auto rozgrzać tak, aby nabrało temperatury, że te wszystkie elementy, które są odpowiedzialne za pracę tego silnika, nabrały temperatury, nabrały odpowiedniej swojej jakby objętości. No i wtedy mamy bezpieczeństwo pracy tego silnika. Jeśli pałujemy auto na zimnym, liczmy się z tym, że przez to też możemy mieć problem z uszczelką pod głowicą, a w niektórych przypadkach również z różnego typu pęknięciami. Ale to możliwe, że materiał na inny odcinek. Na pewno przegrzanie silnika może być przyczyną uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Jeszcze jedną taką grupą, o której trzeba powiedzieć przyczyn, jest ogólnie pojęty tuning. Jeśli podnosimy moc w naszym aucie, trzeba po pierwsze zdać sobie sprawę, że to auto już przed tunikiem musi być w 100% sprawne. Nie może mieć problemów z chłodzeniem, problemów ze smarowaniem, to auto musi być sprawne. Jeśli podniesiemy tą moc, musimy też liczyć się z tym, że jeśli mamy auto uturbione, temperatura w dolocie musi być kontrolowana i jeśli podnosimy tą moc znacznie, musimy pomyśleć o na przykład wydajniejszym interkulerze. Jeśli w gorące dni przesadzimy z zabawą tym naszym autem, przesadzimy z czy prędkością, czy z pałowaniem po prostu, już nawet jeśli to auto jest rozgrzane, ale mamy tą moc podniesioną, jest gorąco, mamy niewydajny intercooler, przesadzimy, ta temperatura silnika może być w końcu zbyt wysoka i nie jest to dobre ani dla silnika, ani dla turbosprężarki. Kolejną rzeczą jest to, że jeśli mamy źle napisany program, możemy mieć zbyt wysokie EGT, to jest temperatura spalin wylotowych. Co w konsekwencji może dawać też uszkodzenie tej naszej uszczelki.
przyczyny mamy omówione. Przejdźmy teraz do objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Może to nie jest w takiej kolejności, to nie będzie tak omówione w takiej kolejności, jak one występują, bo występują różnie, ale co możemy zaobserwować? Na rozgrzanym silniku, po trasie, możemy podnieść sobie maskę i zobaczyć, czy węże od układu chłodzenia nie są twarde. Przy uszkodzonej uszczelce często jest taki objaw, że te węże są twarde jak skała. W układzie owszem, wytwarza się ciśnienie przy sprawnej uszczelce, ale to nie jest tak, że ten wąż nie da się nagiąć. Jeśli uszczelka jest uszkodzona, te węże będą naprawdę bardzo twarde, będziemy mieli wrażenie, że węże chcą gdzieś puścić. W tym aucie uszczelka jest sprawna, więc te węże, dotykam je, idzie je ugiąć. Jeśli uszczelka byłaby uszkodzona, miałaby duży przedmuch, wtedy nie szłoby ich omalże nacisnąć ręką, nagiąć. Co dalej z objawów? Jedziemy sobie autem, wszystko jest w porządku, załóżmy, że jesteśmy na autostradzie. Też bywa tak, że usterka jakby wychodzi dopiero przy większym obciążeniu, przy większej prędkości. Czyli załóżmy, jedziemy sobie 100-110 na godzinę z porządku, chcemy dynamicznie przyspieszyć do, załóżmy, 140-160 i w tym momencie zaczyna nam podnosić się temperatura wody, płynu, co w konsekwencji może powodować wylanie nam się tego płynu przez naczynie wyrównawcze. Może tak być, nie musi. Tak jak powiedziałem wcześniej, te objawy mogą występować naraz, a może być na przykład to jeden z tych objawów. Ale na przykład z autopsji wiem, jeszcze z poprzedniego auta, że u mnie przynajmniej tak było, na autostradzie właśnie do 120 na godzinę wszystko było w porządku, wody nie ubywało, nic z tych rzeczy. A jeśli chciałem przyspieszyć jeszcze tym bardziej na włączonej klimatyzacji, bo było akurat gorąco, to auto wtedy zaczynało protestować, widziałem jak temperatura zaczyna rosnąć, trzeba było zwolnić do prędkości jakieś 100-110, wyłączyć klimatyzację i wszystko wracało do normy, można było jechać dalej. Oczywiście długo tak tym autem pojeździć się nie da, bo nie można cały czas myśleć o tym, że możemy przycisnąć, nie możemy, bo nam się woda czy zagotuje, czy wyleje. Kolejną rzeczą, jeśli mamy przedmuch do układu chłodzenia, jest to, że tego wody nam gdzieś będzie ubywać. Będziemy myśleli początkowo, że gdzieś mamy jakieś nieszczelności, będziemy sprawdzać węże, będziemy sprawdzać kruczce, a tej wody nadal będzie ubywać, więc w konsekwencji i tak możemy czasem dojść do tego, że wszystko mamy w porządku, a jednak przyczyną jest uszczelka pod głowicą. Dlaczego to nam wala? Jakby jeśli jedziemy tym autem, te spaliny wydostają się do układu chłodzenia, układ nam się też zapowietrza, zaczyna nam się tam temperatura troszkę robić wyższa, ciśnienie robić w układzie i w konsekwencji też będziemy mieli wypływ tego płynu chłodniczego przez naczynie wyrównawcze. Jeszcze jednym objawem uszkodzonej uszczelki pod głowicą może być masło pod korkiem wlewu oleju. Skąd to się bierze? Płyn chłodniczy miesza nam się z olejem i jest wypuszczany razem z oparami na górę i w tym miejscu tworzy nam się taki jasny nalot przypominający masło. Wielu z Was już o tym słyszało i czasem można to przy autach, przy dużym przebiegiem też to zaobserwować, ale jeśli przetrzemy ten korek i za jakiś czas pojawi nam się znowu to samo, może nam to sugerować uszkodzenie uszczelki. Kolejną rzeczą sugerującą, że z tą uszczelką coś się dzieje, może być na przykład spadek mocy. Dlaczego spadek mocy? Jeśli mamy przedmuch z cylindra gdzieś dalej, czy to w stronę oleju, czy mamy przedmuch w stronę wody, ta kompresja na którymś cylindrze będzie nam uciekać, praca silnika będzie zachwiana i z tego względu możemy czuć spadek mocy. Również z tego względu możemy zaobserwować wahania, jeśli chodzi o obroty, że nierówną pracę silnika, czy to na ciepłym, czy to na zimnym, z racji danej usterki jest to, nie można powiedzieć, że to będzie tylko na zimnym, czy tylko na ciepłym. Po prostu można zaobserwować wahania obrotów. Kolejną rzeczą, o której trzeba powiedzieć, to, że z rury wydechowej mogą wydobywać Wam się dziwnego koloru spaliny, których wcześniej nie było. Czy to będą jasne, ciemne, to mówię, zależy w którą stronę ten przedmuch pójdzie. Jeśli pójdzie to w stronę wody, jeśli woda dostanie się do cylindra, będzie się spalać, spaliny będą miały inny kolor. Jeśli będzie się spalał nam olej przez problem z uszczelką, kolor spalin też będzie inny. Także to też nie można tutaj o niczym jednoznacznym powiedzieć.
Sami widzicie, że objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą jest tak wiele, że bardzo ciężko to poprawnie zdiagnozować. Równie dobrze problem z temperaturą może być wywołany termostatem, może być tym, że ten układ gdzieś się zapowietrza, może to być też zapchana chłodnica. Także no i pole do manewru jest dość duże, jeśli chodzi o mechaników. Mechanicy mogą albo wrzucić wszystkie usterki do jednego worka i stwierdzić, co by się działo, że to na pewno uszczelka, a można też w drugą stronę wymieniać po kolei dany element, dany segment w silniku i nadal nie będzie pożądanego rezultatu. Pamiętajmy, że nie wszystkie objawy powiedziane w tym odcinku muszą wystąpić akurat u nas. Jeśli mamy uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, wystarczy, że wystąpi jeden, dwa z wymienionych objawów. Z racji tego, że to jest dość ciężki problem do diagnozy, warto sięgnąć po sposób, który pokażemy Wam w następnym odcinku. Temat przedstawiony, dzięki temu w razie zauważenia jakichś niepokojących objawów szybciej będziecie w stanie zareagować, tym samym ustrzegając się od poważniejszych konsekwencji. My dla Was zbieramy się za nagrywanie następnych materiałów, a Wy oczywiście subskrybujcie i lajkujcie nasze filmy. Trzymajcie się, do zobaczenia.